mogę to powiedzieć. Podczas kolejnej rozprawy ma szansę pan Romanowski, o ile uchylimy mu immunitet, skutecznie się wybronić przecież ze swoich zarzutów. Właśnie dlatego będę głosowała za przyjęciem tej rewolucji. Teraz poproszę pana, dziękuję, poproszę pana Konrada Frysztaka, panie przewodniczący. Warto nadmienić, że co do czynów, o które oskarżony jest pan Romanowski, zostały one popełnione w zasadniczej mierze przed jego pełnym członkostwem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Na to chciałbym zwrócić uwagę i to podkreślić. A poza tym ewentualne uchylenie immunitetu jest aktem technicznym. Jest czynnością techniczną, która nie ma w zamyśle, czy też nie ma w podtekście jakichś kontekstów politycznych, czy motywacji politycznych. To jest kwestia członkostwa, bądź nie, w grupie przestępczej, zorganizowanej. To jest kwestia popełnienia bądź nieokreślonych czynów i od tego rzeczywiście nie jesteśmy my, tylko od tego są niezawisłe, w tym wypadku polskie sądy. Mówimy tutaj o 120 milionach złotych polskich, tak stanowi raport, około 26 milionów euro to jest, proszę państwa, które to środki finansowe są jakby stawką, mówiąc w cudzysłowie, w tym procesie, w tym postępowaniu sądowym, które zostało uruchomione przeciwko panu Romanowskiemu w Polsce. I to jest również kwestia kontekstu kampanii politycznej. Pan Romanowski był w Ministerstwie Sprawiedliwości jedną z ważnych figur. Proszę na to zwrócić uwagę. Transparentność, uczciwość tego rodzaju urzędnika, tak wysoko postawionego, jest kwestią absolutnie zasadniczą. Występujemy tutaj w kwestii nie tylko uchylenia immunitetu w konkretnej sprawie konkretnemu panu Romanowskiemu, ale debatujemy tutaj na rzecz dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę tak to rozumieć i tak to również ujmować w państwa głosowaniu. Pan Jan Kantak, bardzo proszę. Panie przewodniczący, drodzy koledzy, koleżanki. No cóż, pan Marcin Romanowski jest obrazem tego, co dzieje się w Polsce. A co się dzieje? O demokracji wojującej teraz słyszymy z mediów. Władze zachęcają do, konkretnie w osobie pana Donalda Tuska, premiera Rzeczpospolitej Polskiej, do wojowania w demokratycznych ramach. Oczywiście można podejmować działania tego czy innego rodzaju. Można działać bądź zaniechać działań, ale na miły Bóg przestrzegajmy praworządności. Idźmy za literą prawa. Mój kolega, pan Romanowski, jestem przekonany, że nie jest winny tych zarzutów, które zostały mu w Polsce przedstawione. To jest rodzaj fanatyzmu politycznego, to uderzenie w niego. W innych krajach mieliśmy do czynienia, żeby powołać się na przykłady z byłej Jugosławii i nie tylko, ze znacznie poważniejszymi przykładami korupcji, organizowanych grup przestępczych i tak dalej. To w ogóle nie jest ta liga, to w ogóle nie jest ten rodzaj zarzutów, które mogłyby dotyczyć w ogóle pana Romana. Przestrzegajmy prawa, przestrzegajmy praw człowieka. Został on już raz aresztowany, zatrzymany bez względu na istniejący przecież i obowiązujący wówczas jego immunitet. To był brak poszanowania dla was, drodzy koledzy. To był brak poszanowania dla tego ciała, dla tego organu, który tutaj reprezentujecie, dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Chciałbym uchronić was, jeśli zagłosujecie niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem, z rozeznaniem sytuacji, przed wpadnięciem w pewną pułapkę, z której ciężko się będzie potem wydostać. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze dwóch mówców przewidzianych.
i ewentualnie sesję pytań-odpowiedzi. Pani Danuta Jazłowiecka, bardzo proszę, dziękuję. Panie Przewodniczący, drogie koleżanki, drodzy koledzy. Niektórzy z was wspominają o rządach autorytarnych w Polsce. No cóż, te rządy autorytarne składają się z demokratycznie wybranych urzędników. Chciałabym zwrócić uwagę na sprawę poważniejszą. Niszczenie rządów prawa na pewno nie jest kierunkiem pożądanym przez nikogo z nas i niszczenie praworządności. Mamy do czynienia z różnymi tego rodzaju przypadkami ujawnianymi pod nową władzą od kilku miesięcy w sposób konsekwentny. I Rada Europy, Parlament Europejski są instytucjami i nasze zgromadzenie są instytucjami informowanymi o tych przypadkach na bieżąco. I inne procedury uchylenia immunitetów, na przykład parlamentarzystów europejskich, mogą być w bliskiej przyszłości uruchamiane przeciw osobom uznanym przez polskie sądy za winnych tego rodzaju uchybień, być może przestępstw. Szkoda, że pan Romanowski nie dał sobie szansy przedstawienia swoich argumentów podczas tego posiedzenia tutaj dzisiaj. Byli wraz ze swoim, pan Romanowski wraz ze swoim adwokatem tutaj na terenie Strasburga przez wiele ostatnich dni, więc nie do końca rozumiem to, co się zdarzyło. Natomiast trzykrotnie miał okazję przedstawić swoje stanowisko. W każdym razie wszyscy mamy prawo zapytać, gdzie pan jest, panie Romanowski, teraz. Czy pan nas ignoruje, czy niedochowane zostało jakieś poinformowanie w terminie, czy jakiekolwiek inne okoliczności zaszły. Oczywiście każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do czucia się niewinnym i argumentowania na rzecz tego rodzaju twierdzenia czy stanowiska. Natomiast my mamy prawo zagłosować i nie chcemy iść szlakiem pana Romanowskiego i ignorować tego zgromadzenia. Dlatego wzywam do zagłosowania, do rzetelnego, uczciwego zagłosowania za rezolucją przedłożoną przez pana przewodniczącego. Pani Iwona Arendt, panie przewodniczący, drodzy koledzy, ja wiem, że wielu z państwa obecny rząd się tutaj w Polsce się teraz nie podoba, a wielu z nas tu zgromadzonych owszem się podoba. Czy potrafimy abstrahować od tego kontekstu niejako i rozważyć spokojnie bardzo poważną sprawę? Zasada 73, powoływana tu już wielokrotnie podczas tej debaty, stanowi mianowicie, że komitet, tak jak jest on tutaj reprezentowany, nie powinien ani w tak krótkim czasie, ani bez obecności zainteresowanej osoby, która ma prawo do obrony, nie powinien odbywać tego rodzaju obrad, nie powinien przesądzać na temat pozbawienia bądź nie pozbawienia danej osoby immunitetu. Pan Romanowski jest oskarżony o zdefraudowanie pieniędzy przeznaczonych na budowę ośrodka pomocy kobiecie, między innymi o ośrodka o charakterze katolickim. Może i mam podejrzenie, że tak właśnie może być i mam silne podejrzenie tego rodzaju, że awersja do katolicyzmu, do hasła katolicki może tutaj motywować wielu z państwa. Proszę nie opierać waszego głosowania, drodzy koleżanki i koledzy, na tego rodzaju emocjach, sympatiach, sentymentach. Proszę podejdźcie do tej sprawy w sposób wyważony. Zważcie na wszystkie okoliczności, które moi koledzy tutaj wcześniej już przedkładali. Najważniejsza sprawa to jest kwestia tego, czy jesteśmy tutaj kompetentnym organem,
czy nie? Zadaję wam to pytanie teraz. Polski sąd dopiero w zeszłym tygodniu zainicjował tę procedurę poprzez zawnioskowanie tutaj do państwa, uchylenie immunitetu, ale uczynił to w sposób nielegalny, bo nie jest to w obecnym swoim umocowaniu i ze względu na personalia. Obecnie kompetentnie umocowany organ polskiej władzy. Weźmy to przede wszystkim pod uwagę. Kwestia doręczenia, wysłania listu w niedzielę, dostarczenia nader krótkiego, groteskowo krótkiego czasu przeznaczonego tutaj dla osoby, która powinna móc się swobodnie bronić. Proszę wziąć to wszystko pod uwagę. Przede wszystkim prawo do obrony jako podstawowe prawo człowieka, ale podstawowe prawo cywilizacyjne. Nie dano panu Romanowskiemu naprawdę czasu nawet na zapoznanie się z aktami. Co dopiero na przygotowanie obrony czy argumentów jakichkolwiek. Bardzo proszę, drodzy koledzy, weźcie to wszystko pod uwagę. Gwałcone są tutaj prawa człowieka. Mówię tu w imieniu Polski, mówię to w imieniu własnym, mówię w imieniu mojego ugrupowania. Zagłosujcie, drodzy koledzy, koleżanki, przeciw tak źle sformułowanemu i nieprawnie sformułowanemu wnioskowi. Przekroczyła pani czas, nawoływałem parokrotnie. Prawie 4 minuty pani mówiła i tak dałem pani tutaj szansę wypowiedzenia się. Naprawdę musiałem już skrócić. Obowiązują nas tutaj pewne procedury. Bardzo proszę, teraz przejdźmy do krótkiej dyskusji. Dziękuję. Komitet i zgromadzenie parlamentarne rzeczywiście nie formułuje zarzutów natury karnej, kryminalnej, nie debatuje na tym poziomie. Poza tym dokumenty i korespondencja, które wymieniane były między panem Romanowskim, zostały doręczone skutecznie, wedle mojej wiedzy. Nie mamy co do tego z naszej strony cienia wątpliwości, że jesteśmy uprawnionym organem do podjęcia tego rodzaju decyzji. Oczywiście nie leży w zakresie naszych kompetencji osądzanie, formułowanie wyroków, wykonywanie sprawiedliwości niejako. Jesteśmy tutaj po to, żeby iść tropem demokratycznych procesów i procedur. Nie jesteśmy na terra incognita. Jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani i tutaj książeczka, którą ma przed sobą, jest zbiorem owych praw i pryncypiów i według niej procedujemy wyłącznie. Chciałbym o tym państwa zapewnić. Dziękuję. Przy odwołaniu się do punktu 73, punkt 2 jest absolutnie jasną sprawą i właśnie w świetle tych przepisów, na które pani się właśnie była uprzejma powołać, panu Romanowskiemu nie został dany wystarczający czas do przygotowania się, a do tego, do zapewnienia mu tego czasu, szanowna komisja, szanowny komitet był absolutnie zobligowany. Bardzo groźny precedens nas czeka, jeżeli zagłosujemy za jako zgromadzenie, efektywnie za uchyleniem immunitetu członkowskiego naszego zgromadzenia i chciałbym przestrzec państwa przed tym. Chciałbym pana zapewnić, że zwykłą większością można uchwalić zwrócenie pod obrady naszej komisji lub komitetu tego właśnie raportu. Jeżeli padnie taka propozycja, możemy ją przegłosować. To wszystko jest transparentne i zgodne z regułami, których przestrzegamy i z procedurami. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący,
drodzy koledzy, procedujemy w sposób dość zwykły, w tym sensie, że nie chcemy tutaj żadnych politycznych inklinacji okazywać, żadnych elementów wpływu czynników politycznych. Mamy przed sobą procedurę, idziemy jej tropem, punkt po punkcie. Jestem o tym absolutnie przekonany. Chciałbym ostudzić jakby emocje tych kolegów, którzy jakby nie do końca się ze mną zgadzają w tym względzie. Jaka jest zatem opinia komitetu? The motion equals to a review of the decision of the committee, so it cannot be acceptable. Tego rodzaju wniosek nie może zostać przyjęty. Dobrze, proszę w takim razie, żeby państwo bardzo ściśle słuchali tego, co jest tutaj mówione, bo chcę uniknąć wszelkiego rodzaju sytuacji jakiegoś niezrozumienia, nieporozumienia. Dokument numer 16053 ma zostać zwrócony do podobrady komisji i wtedy nie głosujemy nad uchyleniem bądź nieuchyleniem immunitetu panu Romanowskiemu dzisiaj, bo wniosek wymagać będzie ponownego rozpatrzenia. W tej chwili ogłaszam głosowanie nad takim właśnie wnioskiem. Bardzo proszę, szanowne koleżeństwo, o zabranie głosu. O zagłosowanie za lub przeciw wnioskowi. Proszę włożyć karty. Za chwilę wynik głosowania nad tak postawionym punktem będzie nam znajomy. Poproszę jeszcze chwilkę. Jeśli mogę coś powiedzieć tutaj interesującego dla państwa, chciałbym wszystkim kolegom bardzo pogratulować, bo nie tylko grzecznie wszyscy państwo się wypowiadali, naprawdę wszyscy, ale i no, mieliśmy do czynienia to z wymianą poglądów, nawet jeżeli te poglądy czasem skrajnie się różniły w ocenach i w treści, to wykorzystali państwo znakomicie okazję do przedstawienia swojej krytyki, do opowiedzenia się za lub przeciw wnioskowi co do uchylenia immunitetu. Chciałbym państwu tutaj podziękować za kulturę tej debaty. Tymczasem, i tyle mogę powiedzieć jako przewodniczący tego zgromadzenia. Więcej mi nie wolno. Czy jesteśmy gotowi? Głosowanie pozostaje nadal w toku. The vote is closed. I call the results. Zamykam głosowanie. Poproszę o wyświetlenie wyników. The proposal is rejected. Propozycja została odrzucona. Teraz poproszę pana Konstantinosa jako przedstawiciela naszego komitetu o zabranie głosu. 3 minuty. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak jak zostało to powiedziane tutaj przez pana Sobulosa, przewodniczącego naszego zgromadzenia. My jako członkowie tego zgromadzenia zostaliśmy obarczeni po raz pierwszy tego rodzaju, tego kalibru decyzją, koniecznością jej podjęcia. Przed chwilą wniosek o przesunięcie głosowania został przez kolegów odrzucony większością głosów, zwykłą większością głosów. My
Procedujemy zgodnie w tej chwili z regulaminem ustanowionym przez przewodniczącego tego zgromadzenia, a nade wszystko przez pana sekretarza generalnego Rady Europy. I poszczególne państwa członkowskie naszego zgromadzenia, poszczególni członkowie i grupy reprezentowane w tymże zgromadzeniu są zobligowane w pierwszym rzędzie do respektowania immunitetów swoich kolegów, koleżanek, wzajemnego respektowania, ale są przypadki nadzwyczajne, kiedy też zgromadzenie to przyjmuje na siebie, czy jest zobligowane przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualność uchylenia immunitetów. W tym wypadku taka okoliczność uznano, że zaszła. I we wniosku skierowanym do władz, do pana przewodniczącego tego zgromadzenia, znalazły się argumenty za podjęciem tego rodzaju głosowania. Nie osądzamy, nie oceniamy winy, niewiny, nie osądzamy człowieka, pana Romanowskiego. Jesteśmy tutaj po to, aby zdecydować, czy na kanwie racjonalnych przesłanek uobecnionych w tej dyskusji, sformułowanych wniosków, sformułować nasz głos względem zagłosowania za lub przeciw przedłożonemu wnioskowi. To tyle chciałbym proceduralnie przypomnieć. Dziękuję koledze i chciałbym poinformować o zamknięciu tego etapu debaty i przystąpić do głosowania nad wzmiankowanym dokumentem o numerze już tutaj kilkakrotnie przywoływanym. Otwieram głosowanie. Głosujemy zwykłą większością głosów. Chodzi o kwestię, przypomnę raz jeszcze dla porządku, uchylenia bądź nieuchylenia immunitetu panu Marcinowi Romanowskiemu. The vote is closed. I call for the result to be displayed. Zamykam głosowanie i chciałbym poprosić o wyświetlenie. O wyświetlenie wyników. Rezolucja nr 16053 została przyjęta. Drugim punktem przewidzianym na dzisiejszy dzień jest postępowanie w sprawie jeńców wojennych w trakcie wojny ukraińskiej spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Chciałbym tutaj przedstawić listę mówców i tak, żeby umożliwić im zgodnie z naszymi procedurami każdemu.